15 lat Minecrafta. Przez 15 lat dostaliśmy około 20 zwiastunów do tej gry. A dzisiaj je sobie ocenimy. Pierwszy oficjalny zwiastun Minecrafta, wypuszczony pewnie wraz ze startem. Jest znacznie spokojniejszy, ja pamiętam ten zwiastun. Co prawda nie jak został wypuszczony, ale gdzieś mi tam się, słuchajcie, kojarzy, że ja ten zwiastun ogólnie widziałem jako dzieciak. Co prawda jeszcze wtedy chyba w Minecrafta nie grałem. Trochę co muszę wam powiedzieć, to mnie ten lektor trochę tak wybija, jakby z wejścia w ten zwiastun. Tak totalnie się zanurzenie w ten świat. This adventure, coś tam to you. Jak ja bym go ocenił? Ja bym dał mu mocną trójeczkę, z racji, że brakuje mi tego przebodźcowania. Może sam już jestem przebodźcowany, za dużo TikToka. Zwiastun aktualizacji 1.1. Zobaczmy sobie, słuchajcie, co tu się zmieniło. Zaczyna się spokojnie. Nie wiem, czy to są twórcy Minecrafta, czy znowu komuś zlecili. Pamiętam, że był moment, gdzie Mojang zlecał graczom, czy nawet twórcom stworzenie zwiastunu. Widzę, że troszeczkę to jest jakby poprowadzone tak fabularnie. Powinno mi się to podobać, ale nie czuję coś tego. Oj, coś czuję, że ten zwiastun dostaje ode mnie mało, żeby nie spoilerować. To jest koniec? To jest koniec! To trwa 2 minuty i nie wydarzyło się tu kompletnie nic. Może być to, słuchajcie, śmieszne, ale ja temu zwiastunowi daję 1/10. Już na samym początku to stwierdzam. W razie co, moją notę zmieniam, ale aktualnie to jest 1/10. To jest naprawdę słabiutki zwiastun. Wersja 1.2. 12 lat temu. Czuję się staro. Zobaczmy, czy w kolejnym zwiastunie dostaliśmy coś lepszego. Znowu dostajemy, słuchajcie, fabularyzowane. Podoba mi się koncept, ale wydaje mi się, że realizacja tego jest po prostu, no, słabsza. Tak, to jest fabularyzowane. Zdecydowanie. Oj, statyczne ujęcia. Nie lubię tego, słuchajcie, nie lubię. Ja lubię jednak, jak już coś zwiastujemy, nie? To żeby to było troszeczkę żywsze. O, okej. Coś się dzieje, przynajmniej więcej niż w tamtym. Tu już coś więcej, tu się jakaś historia, będzie wyżej. Będzie wyżej. Co? Czy tam poszła F-bomba? Dajcie mi cofnąć. Tam poszła F-bomba? Co jest? Oj, Minecraft. Nieładnie, ale chociaż wypikali. Jakie efekty wczyni? Dostaliśmy wtedy ocelota, o ile mnie nie myli, oczywiście pamięć i jakakolwiek wiedza na temat tego. Tu się znacznie więcej dzieje i tu już ta historia jest lepiej poprowadzona. Może to też zależy, słuchajcie, od jednak aktualizacji? Tak, może to trochę zależeć od aktualizacji na bank. Sam sobie odpowiedziałem, wow! Będzie dobra ocena, będzie dobra ocena, będzie dobra, nie będzie tak źle jak w tamtym. Czy wtedy został dodany żelazny golem? Takie pytanie do was, napiszcie mi w komentarzu. Ten zwiastun coś nam opowiada, coś nam przede wszystkim zwiastuje, a więc to jest koniec. Ten zwiastun jest znacznie dłuższy, 3 minuty 23 sekundy, słuchajcie. To co mogę powiedzieć, to chyba go ustawię na równi z jakby oficjalnym zwiastunem Minecrafta. Więc dostaje ode mnie solidną trójeczkę. Sierpień roku 2012. Cały czas jesteśmy w ogóle w tym samym roku. Widzę w ogóle, że to jest znacznie dynamiczniej zbudowane. Ta muzyczka, ona jest tak charakterystyczna. Już mi się lepiej podoba, bo to tak leci, leci, leci. Fajnie, 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 fajnie. Co? Niebieski... Przepraszam bardzo. Serduszka miały być niebieskie? Gdzieś to już widziałem. Dostaliśmy kakao. Nawet tego nie wiedziałem, kiedy to dodali. Fajna ciekawostka dla mnie. Ciekawostką, słuchajcie, jest to, że zwiastuny do Minecraft 1.3 robili gracze, robiło community. Bardzo fajna inicjatywa ze strony Mojangu. Super. Chciałem, słuchajcie, zobaczyć jeszcze kiedykolwiek coś takiego, że rzeczywiście trailer, zwiastun przygotowany przez graczy, przez community, trafia oficjalnie jakby na kanał Minecrafta. No to te wszystkie myślę, żebym ocenił na taką solidną czwóreczkę, bo tu jest znacznie lepiej poprowadzone pokazanie zawartości niż w poprzednich. Pretty scary update. Słuchajcie, wersja 1.4 pamiętna, wtedy dostaliśmy bodajże wiedźmy oraz Withera. Rozumiecie to? Ostatniego bossa do gry dodano 11 lat temu. Co to ma być, Mojang, jak ja się pytam? Czuję, że tu będzie lepiej.
Tu już będzie znacznie lepiej niż poprzednie. Ale myślę, że poniżej 1 się nie da dostać. Co, dostaliśmy duchy w Minecrafcie? Co to ma być? To są jakieś fejki, nie podoba to mnie się. Ja chyba już wiem, jaką tu ocenę dam, słuchajcie. Ale obejrzmy sobie jeszcze kawałeczek. Czemu oni są teraz w Netherze? Wytłumaczcie mi plot tej fabuły, bo trochę... Okej, w skórzanych zbrojach na Withera, ja już wiem, jak to się skończy, ja już nie muszę tego oglądać, naprawdę nie! Tak, widzowie, Pędzban zapomniał dać swojej oceny, więc tu wchodzę ja, całe na biało. 3 na 10. Zwiastun Minecrafta 1.6, zobaczmy sobie, słuchajcie, okej... W ogóle grupka tych samych gości. Jaki Minecraft był inny, naprawdę. Ale to nie dostanie wysokiej noty, wydaje mi się, słuchajcie. Dla mnie to jest 2 na 10. Mocna dwójka. Słuchajcie, Minecraft 1.7. Wtedy do gry zostały dodane tłoki. Zobaczmy, jak to nam przedstawili. Czy to będzie long take znowu? Wydaje mi się tak, ja lubię te long take'i, chyba dostanie wyższą notę. O kurde, ta muzyczka mi się mega podoba. Jakby oceniamy całość traileru z Zwiastunu, więc mogę sobie tutaj na przykład... O, i patrzcie, i w tle jest pokazane, jak na przykład skraftować to. Cały trailer obrazuje nam też, pokazuje działanie i o to chodzi w Zwiastunie. Więc tu widzę, że znowu ta sama grupa, a ten Zwiastun poszedł im znacznie lepiej. Tu będzie wyższa nota, ewidentnie. Tak, click on the link. Słuchajcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze to nie zrobiliście. Ja widzę, kto nie subskrybuje. Subskrybować! To naprawdę ładny trailer. Ja lubię long take'i. Tak jak mówiłem, cholernie trudne do wykonania. Tu idzie mocna piątka. Piątka się należy. Minecraft 1.8. Czyli bodajże The Adventure Update, słuchajcie. W ogóle wersja gry, którą do dziś masa graczy uwielbia. Kultowa wersja gry i poniekąd nie dziwię się. Nie dziwię się, 1.8 to był jednak przestój w rozwijaniu gry, więc też gracze mocno przyzwyczaili się do tego. Wiele ludzi też lubi system walki. Była to ostatnia wersja, na której ten system był dostępny. Z jednej strony rozumiem, z drugiej strony ja osobiście preferuję ten od wersji 1.9. Bardzo mi się podoba. Wreszcie wreszcie czuję przygodę. No dobrze zrealizowany zwiastun. Bardzo dobrze. Ja za 1.8 nie przepadam, ale ewidentnie jaśnie. Za ten zwiastun należy się mocna szóstka. Pierwsza szóstka w tym filmie to jest mocna szósteczka. Ewidentnie. Słuchajcie, Minecraft 1.11. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Wtedy z kuzynką graliśmy na serwerze, który nazywał się bodajże Sześcienny Glob. Nie pamiętam totalnie zwiastunu, ale zaraz sobie zobaczymy. Okej, Minecraft przyszedł w ciekawą stronę. Brawo, podobają mi się takie ujęcia, mega to wygląda. Znowu poszliśmy w cinematic, ale już taki bliższy temu, co Minecraft później nam pokazywał. Lamy, tak, durnota, a cieszyła totalnie. To było coś cudownego, jeszcze w ogóle te ubranka. Cudo pomysł. Ładny zwiastun, naprawdę ładny zwiastun. Wydaje mi się, siłą rzeczy będzie miał wyższą notę. Wyższą notę od 1.8 i od 1.10 będzie miał wyższą notę. No i oczywiście od reszty, no ale to nie muszę już tutaj pokazywać. No tak, wtedy dostaliśmy właśnie chyba też Woodland Mansion. Dobrze pamiętam? Czy nie pamiętam? Czy coś poknociłem? Czy dostaliśmy to w Adventure Update? Nie, tfu. Czy dostaliśmy to w kombacie? Nie, nie dostaliśmy. To rzeczywiście było 1.11. Podoba mi się ten zwiastun, mega mi się podoba. Może troszeczkę we mnie nostalgia przemawia? Tak, Exploration Update. Podoba mi się. Podoba mi się, słuchajcie. I tutaj myślę, możemy dać 7 na 10. Siódemeczka, mocna siódemeczka, bo wydaje mi się, że im idziemy dalej, tym twórcy zwiastunów potrafią lepiej opowiedzieć historię. Słuchajcie, World of Color. Ten zwiastun już pamiętam dobitnie. To jest moment, w którym zacząłem się interesować Minecraftem znacznie mocniej niż tylko w niego grać. Oj tak, to jest bardzo dla mnie ikoniczny, charakterystyczny zwiastun i bardzo fajnie zrealizowany, ale nie będzie miał wyżej niż poprzedni, będzie na równi, to już mogę wam powiedzieć, to już jest spoiler, to jest właściwie już wystawienie oceny, bo ja ten zwiastun doskonale pamiętam. Ja już w tym momencie się interesowałem Minecraftem, aktualizacjami na tyle, że znam doskonale update. Zresztą słuchajcie, 1.12 to była taka wersja, która była przystojem i masa modów wtedy powstała. No dobrze, słuchajcie, tu się należy 7 meczka, bo to jest znowuż
dobry, przyjemny, znany mi doskonale zwiastun. Tutaj siódemeczka się należy. Słuchajcie, Aquatic Update. Co mogę, słuchajcie, powiedzieć, to, że właściwie od poprzedniego zwiastunu zaczęliśmy dostawać takie tematyczne aktualizacje. I to była druga z tematycznych aktualizacji. Doskonale, słuchajcie, ją pamiętam, to było mega rewolucyjne. To był też pierwszy Minecon, który oglądałem wspólnie z moją kuzynką, więc jest to dla mnie bardzo nostalgiczna sprawa. I pamiętam, jak się cieszyliśmy, że dostaniemy płaszczkę i dostaliśmy fantoma. My byliśmy oboje święcie przekonani, że to będzie płaszczka, że skoro jest to update podwodny, to dostaniemy płaszczkę, w jakiej niewiedzy my żyliśmy. Ale najbrzydsze logo w historii, słuchajcie, to jest najbrzydsze logo w historii, naprawdę, tak brzydkich kolorów nie można było chyba nigdzie więcej dostosować. Nowe loga znacznie lepsze. No tutaj dostaniemy więcej, tutaj dostaniecie więcej za ten zwiastun, bo ten zwiastun już jest pięknie poprowadzony. Ale jeszcze nie wychodzimy ze strefy komfortu, 10 na 10 to nie dostanie, są znacznie lepsze, wydaje mi się. Okej, jeju, jak te kolumny bąbelkowe źle wyglądały, o matko. No tak, bo to jeszcze było sprzed aktualizacji tekstur, 1.14 to jest aktualizacja tekstur i wiosek. W ogóle widzę, że to jest pomieszanie Bedrocka z Javą. To jest 2016 rok, 17? Co ja gadam, to jest 2018. Musiałem sobie sprawdzić w opisie, bo bym zapomniał. Dobra, wychodzimy ze strefy komfortu, kochani. Tak. Słuchajcie, to myślę, że 8. Wyszliśmy ze strefy komfortu, to jest 8. Zastanawiałem się nad 7, ale nie. Doszedłem do wniosku 8. 8 jest dobre. I słuchajcie, aktualizacja Village and Pillage 1.14. Tak, chyba jedna z moich ulubionych, jak nie... najulubieńsza, tak się mówi? Najbardziej ulubiona aktualizacja. Zmieniająca wiśniaki, zmieniająca wioski, aktualizująca wszystkie tekstury w grze. To była rzecz kontrowersyjna, ale i piękna. Nowe tekstury są znacznie piękniejsze. I to jest, słuchajcie, też pierwszy animowany trailer do Minecrafta. Taka ciekawostka. No i tu będziemy musieli się trzymać już, słuchajcie. No ja bardzo lubię ten zwiastun, ale czy to jest 10 na 10? Nie chciałbym dawać 10 na 10, bo dla mnie 10 na 10 są mocniejsze. O, rany. Ja lubię ten zwiastun, po prostu ja lubię, bo on mi się bardzo, bardzo miło, przyjemnie kojarzy. Uwielbiam te animacje, więc kurczę, no jeszcze takie z ala z pierwszej osoby, to jest cudowne. No nie wiem. Village and Pillage, słuchajcie. Village and Pillage, co tu dać? To jest animacja, ale dam temu 8 na 8. Czemu? Bo późniejsze animacje wiem, że są lepsze pod względem wyglądu i chyba troszeczkę opowieści. Ta jednak trwa niespełna minutę. No zobaczymy, zobaczymy następne. Nie chcę dawać za dużo, bo mogę później żałować. Fuzzy Beast! Uwielbiam, muzyka klasyczna. Świetnie poprowadzone to jest, bez żadnych dialogów. Zresztą jak wszystkie zwiastuny Minecrafta, ale... jeszcze wkomponowanie z to bzyczenia pszczółek. Coś cudownego. W ogóle przyjemny update to był, słuchajcie. To naprawdę był przyjemny, mały, ale przyjemny update. I takie chciałbym więcej w ciągu roku. Naprawdę. Takich chciałbym więcej, żeby Mojang nas zaskakiwało. Ale zwiastun pamiętam też doskonale. Cudownie słodziutki. No jak miodek. Co ciekawe, słuchajcie, większość tych zwiastunów robi studio Element Animation, czyli ci od wieśniaków, kochani. Hejke! Więc wiecie, więc... no jest tutaj rzeczywiście, jest tutaj, słuchajcie, jakość tu widać. Ale niestety muszę temu dać, słuchajcie, 8. To jest 8 również. To jest bardzo przyjemny zwiastun, ale to jest 8. Wydaje mi się, że nowsze mają znacznie... ja wiem, który. Ja dokładnie pamiętam, który ode mnie dostanie. Ja wiem, który dostanie, bo ja już te zwiastuny późniejsze pamiętam. Słuchajcie, Nether Update. O rany. Ja wiem, jaki to jest dobry zwiastun. Chciałbym jednemu dać tylko 10, ale wiem, że nie będę mógł. Cudowna, słuchajcie, znowu muzyka klasyczna. Rany, świetnie. To już jest totalnie styl Barebones. To już jest styl Barebones, który niektórzy... którzy starają się odwzorować w swoich filmach. Mieliśmy totalny przeskok, jeżeli chodzi o wersję 1.14, bo 1.13 jeszcze to była wersja, jeszcze to był w ogóle zwiastun, który był nagrywany w grze, a później już dostajemy same animowane zwiastuny. No chyba, że jakieś test footage, że tak powiem, na to za dospasowanie muzyki. Nie, słuchajcie, to dostaje 10 na 10, to jest 10 na 10. O rany. No nie, tu chyba nie będzie. Ja wiem, dlaczego tu nie będzie 10 na 10. Tu mamy Rolling Joke z kozą, nie? Czy tutaj to też zasługuje na 10 na 10? Podoba mi się zatrzymanie tego w ogóle. Ta stopklatka długo była w launcherze później jako tło launchera. Caves and Cliffs Part 1.
w ogóle podzielenie tego na dwa party to jest głupotą. To dla mnie po pierwsze, no nie wiem, 9. Tutaj dostajemy 9. Fajny slapstick oczywiście, ale to nie zasługuje jeszcze na kolejną dziesiątkę, bo będzie kolejna. Oj tak, to jest dobre. To jest też zwiastun, który dobrze pamiętam. Uwielbiam tutaj timing, uwielbiam tutaj jakby dwa różne punkty widzenia. Dwa różne odczucia w stosunku do gry, to jest świetne. Ten zwiastun właśnie to robi i zaraz zobaczycie, o czym mówię. O, Alex doznaje tego uczucia przyjemności, słodyczy, a Steve gorzkiego, jakiegoś takiego odczucia. To tak przyjemnie kontrastuje ze sobą. Co prawda nie lubię pomysłu, żeby podzielić aktualizację na dwie, ale zwiastun drugiej części, no słuchajcie, bez oglądania do końca, to jest dla mnie 10 na 10. The Wild Update, czyli słuchajcie, update, który w końcu dodał nam Wardena. Innymi słowy, Caves and Cliffs Part 3, przez wielu prześmiewczo nazywany, ale rzeczywiście tak to jest. Zwiastun niestety nie wspominam jakoś wow, bo wow miałem w przypadku właśnie update'u Netheru i drugiej części Caves and Cliffs. Tam rzeczywiście ten zwiastun na mnie zrobił coś takie wow. A tutaj, czy tu będzie znowu 10 na 10? Czy to zasługuje na kolejną dziesiątkę? Czy będziemy mieli 3 pod rząd? Chyba nie. Okej, no pokazujemy nam Wardena. No nie jest to już takie wow. I nie dlatego, że Wardena mamy przez parę lat już w grze, tylko dlatego, że ten Warden był zapowiedziany dla Caves and Cliffs, a dostaliśmy go dopiero w The Wild Update. Ósemka! Ten zwiastun właściwie niczego nie zwiastował. Był słabiutkim zwiastunem. Więc dla mnie jest to ósemka. Trails and Tales. Przyjemny update, ale malutki. Fajna muzyczka. Tu już wszystko gra. Kolejna dziesiątka czy dziewiątka? To jest, słuchajcie, dylemat. O, jak chciałbym, żeby pająki się tak w grze poruszały. To by było obrzydliwe, ale jednocześnie tak satysfakcjonujące, że... zobaczcie, w ogóle snifery mają jakie płynne animacje, jaką Warden ma płynną animację, jaką animację ma płynną wielbłąd. W zwiastunach Element Animation, bo to chyba oni rzeczywiście robią te zwiastuny, no dają z siebie 1000%. Świetne, ale czy to zasługuje na 10 na 10? To jest mały update, fajnie jest to zobrazowane, ale troszeczkę za bardzo, wydaje mi się, przeskakujemy. Dobrze, kochani, a więc wiem, dla mnie osobiście jest to 9 na 10. To nie jest kolejna dziesiątka. Niestety, tu gra wszystko, tu gra timing, tu gra pokazanie nam zawartości, ale przeskakujemy z jednego w drugie i takie dla mnie to jest niekonsekwentne w swoim działaniu. Niezbyt mi to gra po prostu. Okej, i ostatni, słuchajcie, Tricky Trails Update, czyli najnowsza aktualizacja. To wygląda matko. Jak to wygląda? No dla mnie jest to znowu pewna ocena, ale nie powiem wam która. Ja wiem która, bo rzeczywiście zwiastun najświeższy, najlepiej go pamiętam. Też jeszcze jakby z nim się nie udało zrobić jakiegoś odczucia, nie? Nostalgii, więc na świeżo ten rzeczywiście będzie taki najświeższy do podejścia. Bardzo mi się podoba tutaj prowadzenie kamer, timing, jakieś małe żarciki. Fajnie jest to pokazane, że jeden z nich się zgubił, nie? Jakaś historia. Znowu, podoba mi się schemat, że zwiastun ma opowiadać jakąś krótką historię, ale musi to być dobrze poprowadzone. I tutaj jest to dobrze poprowadzone. Tutaj jest dobrze. Ej, 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 ale my tak szybko kuszy ładować nie możemy. Co to ma być? Halo? To są jakieś nagięcia dla animacji. O kurczę. Ale to wygląda. Dla mnie to jest znowu zrobione z rozmachem. Ale czy to zasługuje na tą notę, o której myślę? Czy to zasługuje na tą notę, o której myślę? No tak, i 15-lecie Minecrafta, słuchajcie. I tym przemiłym akcentem wystawiam kolejną dziesiątkę. Ten zwiastun jest po prostu fajnym zwieńczeniem 15 lat Minecrafta.